Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Mateusz Grzesiak, z wykształcenia jestem psychologiem, a z zamiłowania i wykonywanego zawodu coachem oraz trenerem, który od kilkunastu lat podróżuje w różne miejsca na świecie, m.in. do Meksyku, Brazylii, Izraela, Stanów Zjednoczonych, Kolumbii, coraz częściej również po Europie i szkoli. Szkoli z zakresu umiejętności miękkich, takich rzeczy jak efektywna sprzedaż, jak umiejętności przywódcze, jak inteligencja emocjonalna czy inteligencja relacyjna, wierząc, że edukacja miękka jest edukacją przyszłości i każdy, kto potrafi zarządzać swoimi emocjami, potrafi odpowiednio planować, realizować swoje cele, a nade wszystko potrafi sprzedawać, tego czeka sukces oraz szczęście, bo w tych dwóch dopiero możemy się efektywnie odnajdywać. 21 kwietnia będę miał okazję występować ze swoją godzinną prelekcją na kongresie sprzedaż, gdzie takie osoby jak Wy, które albo profesjonalnie zajmują się sprzedażą, albo bardzo głęboko rozumieją potrzebę nauki i w jakiś sposób szkolenia przyszłych pokoleń Polaków z zakresu umiejętności miękkich, przede wszystkim sprzedażowych, bo sprzedaż aktualnie w badaniach jest pokazywana jako piąta najważniejsza umiejętność na świecie, gdzie Wy wszyscy będziecie mieli okazję spotykać się ze sobą i słuchać różnych platform doświadczeń i wymieniać się dobrymi praktykami po to, żeby później wracać do domu i do swoich zespołów znacznie lepiej wyedukowanymi oraz lepszymi, co by kolejne pokolenia pracowników lepiej sobie radziły. Dla mnie szkolenie z zakresu sprzedaży, które miałem okazję robić zarówno dla takich firm jak PZU, Volkswagen, Audi w Polsce, w Niemczech, w Brazylii, w Kolumbii czy też w Meksyku, jest kluczowym wyzwaniem. Z jednej strony ze względu na podejście samych Polaków do sprzedaży, którzy nie rozumieją, że jest to jedna z najważniejszych umiejętności przyszłości i nie potrafią siebie sprzedawać, a z drugiej oczywiście realizacją pewnej wewnętrznej, własnej przedsiębiorczości, do której namawiam wszystkie nowe pokolenia, ucząc ich, w jaki sposób mogą sprzedawać również siebie w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, po to, żeby być lepszymi. W czasie mojej godzinnej prelekcji będę miał okazję dzielić się z Wami moimi wieloletnimi doświadczeniami, przede wszystkim zebranymi z różnych miejsc na świecie, gdzie konstruując modele sprzedażowe dla bardzo różnych branż, zbierałem swoje własne szlify, czy to jako sprzedawca, czy to jako wykładowca w tym zakresie. Z przyjemnością więc będę Wam opowiadał o tym, jakie są najnowsze trendy psychosocjologiczne, pod które warto sprzedaż podłączyć. Dlaczego aktualnie, gdy Polak w 85% przypadków nie potrafi zdecydować o tym, co chce kupić, a w 70% jest prowadzony przez tak zwany owczy pęd, czyli normy społeczne, coach decyzyjny, jakim sprzedawca się staje, a coraz częściej ze względu na również połączenie sprzedaży wraz z produktami finansowymi, także doradcą finansowym, dlaczego to jest ważne i z czym to się je, w jaki sposób to funkcjonuje. I choć będzie to tylko godzina, to z całą pewnością na tyle wystarczająca, żeby zaszczepić w każdym z Was różnego rodzaju nowości i po to, żebyśmy powymieniali się doświadczeniami i przyczynili się do tego, żeby ten kraj pod kątem gospodarczym zdecydowanie lepiej sobie radził. Kongres sprzedaż 21 kwietnia. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.